pierwszą nagrodę zdobył zbieracz kamieni. Maszynę wyróżniają dwa zespoły wałków zbierających z palcami o długości 25 cm, co pozwala zbierać kamienie z głębokości nawet 15 cm. Wałki przesuwają kamienie do środka maszyny, następnie urobek kierowany jest przenośnikiem łańcuchowym do bębna odsiewającego. Dzięki temu kamienie trafiające do zbiornika są czyste. Wyróżnienie przyznaliśmy za maszyny do uproszczonej uprawy gleby. W bronie mulczowej rolnik zastosował wymienne końcówki. W siewniku do rzepaku zęby w przedniej części spulchniają glebę i aplikują nawóz na głębokość nawet 25 cm. Nasiona rzepaku trafiają bezpośrednio przed wał pierścieniowy i dociskane są gumowymi kołami. Kolejny siewnik rolnik wykorzystuje do siewu zbóż, grochu i innych upraw. W gospodarstwie pracuje przenośnik ślimakowy wyposażony w obrotową rurę do wysypu ziarna. Ramka obrotnicy połączona jest linką z podwoziem przenośnika, dzięki temu po zmianie wysokości wyładunku obrotowa końcówka ustawiona jest zawsze pod takim samym kątem. Położeniem obrotowej rury steruje się z poziomu gruntu. Kolejny pomysł rolnika to chwytak do unoszenia i układania worków na palecie, wykonany z piasty od przyczepy i wciągarki elektrycznej. Szymczak zmodernizował także wał zawieszany na przednim tuz. Zamontował na nim hydraulicznie opuszczany kosz, na który może wsunąć ciężkie kamienie. Młody rolnik wykonał komputer pokładowy do ciągnika Case Farmal 85A. Umożliwia on sterowanie obrotami silnika, zlicza powierzchnię uprawy i przejechaną drogę. Kolejna funkcja to Liftomatic, czyli automatyczne płynne zwiększanie obrotów silnika po opuszczeniu podnośnika. Komputer pokładowy umożliwia także automatycznie włączanie i wyłączanie blokady i innych funkcji. Prosty układ informuje traktorzystę o zerwanym zabezpieczeniu kołkowym w kultywatorze ścierniskowym. To przydatne urządzenie, zwłaszcza gdy pracuje się w nocy lub podczas dużego zapylenia. Po zerwaniu zabezpieczenia na panelu włącza się czerwona kontrolka i uruchamia się sygnał dźwiękowy. Przy każdej słupicy kultywatora znajduje się czujnik. Samodzielne zaczepianie maszyn do ciągnika nie jest łatwe. Czynność tę można ułatwić po wykonaniu specjalnego zaczepu z zapadką i automatycznym sfożniem. Gdy oczko zaczepu znajdzie się pod sfożniem, ten dzięki sprężynie ściskającej wsunie się w oczko zaczepu.